Cześć, z tej strony Kamil. Cześć, z tej strony Max, firma Arkham Cars. Za nami stoi Ford Mustang, rocznik 2018 w wersji GT. Właśnie wyjechał z lakierni. Możemy pokazać, co było z nim zrobione, czyli tylne poszycie jest wymienione, okular i pas tylni. Już jest polakierowana cała buda. Dodatkowo jeszcze będzie lakierowana maska, dwa zderzaki i klapa, bo wszystko razem nie zmieściło się w komorze. Robimy go na dwie partie. Jest to wersja customowa, sportowe felgi 22-calowe, wydech, nowe fotele były założone z zewnątrz, drzwi otwierane do góry, tutaj mogę na co najwyżej wam zawias w tym momencie pokazać, może przy nagrywaniu już samochód jak będzie gotowy, pokażemy jak to wszystko będzie wyglądało. Jeszcze wiadomo, polerka full, sprzątanie samochodu, geometrię. Prawdopodobnie pojedziemy z nim też na hamownię, tak, żeby sprawdzić jaką ma moc. Tu będzie gdzieś koło 600 koni, bo wlot powietrza ma sportowy. Mapę prawdopodobnie też ma wgraną, no i jak jest właśnie ten wydech sportowy w nim wrzucony, customowy, no to na 100% tam x koni doszło. Kolejny samochód, jaki chcielibyśmy zaprezentować, jest to Ford EcoSport. Jeden z teraz bardziej popularnych samochodów, które są importowane. Wcześniej był to Ford Escape Kuga. Ale jeśli chodzi o coś bardziej budżetowego niż Ford Kuga, to ten EcoSport moim zdaniem wygrywa chyba we wszystkim. Też tu mamy dwulitrową jednostkę, tylko że to nie jest EcoBoost, bo tutaj jest wolnosący. 4x4 i jest w naprawdę fajnych wersjach. Możecie zobaczyć w środku. Połączone sportowe fotele ze skórą, do tego duża nawigacja, automat, wiadomo, podgrzewane są te fotele, szyberdach, relingi, więc tu, tak jak widać, wymieniony jest tylko prawy narożnik, błotnika dokładnie, tu była robiona blacharka, zawieszenie było lekko przesunięte, więc kupiliśmy używane. Staramy się, żeby klientom jak najbardziej gdzieś tam zaoszczędzić pieniądze na czymś, więc dlatego lepiej było kupić całe sanki na tył niż szukać po elementach. Bo tu jeden wahacz, jak w Stanach patrzyłem, kosztował $850. Tak. Plus jeszcze do tego trzeba import, tak, tej części czas plus koszt wysyłki. Jeśli chodzi o cenę takiego samochodu, jest ona bardzo przystępna. Z rocznika 2018, tak jak Max tutaj wspomniał, z tej specyfikacji dwulitrowy silnik z napędem na 4 koła, już możemy spokojnie w 50 tysiącach się gotowo, z takim samochodem już na gotowo, czyli już mówimy do rejestracji i do ubezpieczenia. Wiadomo, no, nawet zdarzało się taniej, bo tam mamy jeden samochód, który Są też wersje w Stanach z silnikiem 1.0, ale one występują już tylko z napędem na jedną oś, na przednią. One dosyć tanie już, bo 40 tysiącach już spokojnie możemy się zamknąć z takim samochodem. Tak jak mówię, ten jest ciekawszą propozycją i też w Europie niespotykaną, ponieważ w Europie ten silnik dwulitrowy w EcoSporcie nie występuje. Niektórzy zadają sobie pytanie, czy jak będzie z częściami, z dostępnością części. Jeśli byłby problem w serwisie, a może być na tą chwilę, my zajmujemy się też kompleksowym importem części, także... Choć szczerze powiedziawszy, do tego jeśli chodzi o blacharskie elementy, nie różniło się niczym. Różniło się zawieszenie tylne, bo tutaj mamy w Polsce, mamy cztery napędy jest, ale w wersji diesel, więc inny jest dyfer cały do tego samochodu. Macie jakiś pomysł na filmiki, chętnie coś nagramy, ale głównie będziemy pokazywać wam filmiki z napraw, bo w tym się bardziej specjalizujemy, import i później naprawa. My oddajemy gotowe samochody, staramy się wyceniać od razu z naprawą, z wszystkimi kosztami, nie tylko wyłącznie sam import, bez akcyz, bez tego wszystkiego. Wiadomo, są to ruchome koszty, ale w jakimś stopniu idzie to wszystko przeliczyć. Dobra, dzięki za obejrzenie filmiku i do następnego. Cześć. Dzięki, na razie.